Cześć, to ja Wojtek Pietraszek. Tym razem przyszedł czas na kolędy grane akordami, czyli inaczej można powiedzieć grane harmonicznie, czyli po prostu no akordy. Tak można inaczej to nazwać. Dzisiaj w Betlejem będziemy grali, więc przygotujcie się na dobrą zabawę kolędową. Zagram wam jedną całą zwrotkę z refrenem. To mniej więcej brzmi. Ważna rzecz, którą trzeba zapamiętać podczas grania tej kolędy, to jest to, że liczymy do trzech. Najlepiej nie w głowie liczyć, tylko sobie wystukiwać i mieć ten rytm, że raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Ty, 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 ty. Czyli to jest właśnie metrum, czyli po prostu rytmika bicia do danego utworu. Tu po prostu liczymy do trzech. Trzy czwarte, czy po prostu liczymy do trzech, trzy ćwierć nuty mamy. W każdym razie no, liczymy do trzech. No to można powiedzieć z grubsza wytłumaczyć to bicie. I dzięki temu można łatwo w miarę tą kolędę przyswoić. No i teraz jak to wygląda? Pierwszy akord to jest akord C-dur. Drugi akord G. Później znowu następna linijka też jest C. Czyli właściwie tu jest ruch tylko z C do G. Później w drugiej linijce z C do G. I później refren jest grany G, C. Czyli po prostu na odwrót. Najpierw było, zaczynaliśmy od C do G, a później gramy G i C. No i ostatni motyw. Cuda ogłaszają, to w zasadzie wychodzi, że mamy no, najtrudniejsze dla wszystkich początkujących akord F dur, F z poprzeczką. Pokażę wam inne wersje akordu F do zagrania, które można byłoby zastępczo zastosować. Więc zacznijmy od początku, jakby to wyglądało. Akord C. Głównie się gra trzema palcami. Ja akurat gram tą wersję taką bez tutaj trzeciego progu na najgrubszej strunie. Akord G. Też tak złapany. No i akord F. No to jest najważniejsze, że robimy poprzeczkę na pierwszym progu i dokładamy taki schemat palców. Jak w akordzie E-dur, znacie zapewne E-dur, prawda? To tutaj mamy ten sam kąt palców, tylko przesunięty o 1,5 ton w prawo, czyli też do góry, muzycznie do góry, dźwiękowo. I tu robimy poprzeczkę. Inne wersje akordu F to na przykład na strunie czwartej D, na trzecim progu, na strunie trzeciej na drugim progu, na strunie pierwszej, na pierwszym progu. Też jest F. Tylko, że to jest no, powiedzmy o tyle trudne, że trzeba wtedy wycelować w trzy struny, które trzymamy. Ewentualnie możemy zrobić taką małą poprzeczkę, że pierwszym palcem łapię strunę drugą i pierwszą. Tutaj na drugim progu palcem środkowym. No i na trzecim progu palcem serdecznym. I teraz mogę coś jak akord D-dur, że używamy tylko czterech strun. On troszeczkę jest ubogi brzmieniowo, ponieważ nie ma tych nisko brzmiących strun, które dodają właśnie takiego, jakby można powiedzieć, ciężaru tego. Teraz zagram z tą wersją moją. W
też brzmi, też można zagrać. Oczywiście wybór należy do Was, no i to kwestia tylko zapotrzebowania, kwestia gustu i można sobie zmieniać. Samo bicie, jakie tutaj jest w tej kolędzie, no to właściwie nie powinno stanowić jakichś dużych problemów. Samo bicie w tej kolędzie można było przedstawić ręką prawą w ten sposób. Tutaj właśnie na tyle jest znana kolęda, że można w miarę łatwo podstawić słowa pod same te bicia. Nawet tutaj słyszycie, to są iksy, ale można byłoby, no jakby mózg sam podpowiada słowa, które powinny być, prawda? Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem. Wesoła nowina, właśnie wesoła nowina. Nawet lepiej nowina uderzać w dół, ponieważ ten akord jest wtedy bardziej taki wyraźny, bo jeśli byśmy nowina zagrali, to trochę inaczej brzmi. Nowina, wesoła nowina, wesoła nowina. Oczywiście to też kwestia gustu. Według mnie oczywiście lepiej brzmi w dół. Wy możecie grać oczywiście na przemian. No i akordy, które tutaj podstawiam w filmiku, to jak najbardziej to są właśnie te akordy, które tutaj mam. Mogę oczywiście dodatkowo jeszcze Wam zaproponować inną wersję. No można powiedzieć dla bardziej takich zaznajomionych z tymi akordami bara. A co za tym idzie, też będzie można zagrać w innej tonacji samą tą kolędę, jeśli akurat ktoś, powiedzmy, powie, jakaś babcia, a że przecież to było niżej albo wyżej, no to teraz można łatwo to zorganizować. Czyli po prostu wyjściowa wersja tej kolędy, którą Wam pokazywałem, to były te akordy otwarte z użyciem pustych strun, prawda? Akord C-dur miał tam jakieś pusta, najgrubsza, tutaj trzecia jest pusta, no i najcieńsza jest pusta. A akord C-dur możemy zrobić poprzeczką taką. Akord G-dur możemy zrobić poprzeczką taką. No i F to już był. I teraz możemy według iść tego schematu zagrać w innej tonacji, na przykład zaczynając zamiast od akordu C, bo C-dur byłby tutaj, to możemy na piątym progu zagrać w tonacji D. D. Więc właściwie to można powiedzieć takie dodatkowe zadanie, że można sobie poćwiczyć, bo raczej i tak większość z Was pewnie by grała te standardowe akordy C, G, F, ponieważ no zwykle są najprostsze, najłatwiej się je gra. Prawdopodobnie ta kolęda jest głównie grana w tonacji C, zaczynając od dźwięku C, więc właściwie pewnie będziemy się trzymać tak pierwszej wersji. Do dzieła, papatki.